Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku Sphinx Motor 22 z serii na mapie Zdziechów. Dzisiaj znajduję się już na sklepie, bo szóstka stoi na sklepie, czyli musi być jakiś nowy nabytek. Tutaj, jak widzicie, stoi mój siewnik. Stary siewnik, można już powiedzieć, bo dzisiaj pojawi się nowy, większy. Ten siewnik już sprzedaję za 3,5 tysiąca prawie, więc za taki starszy siewnik myślę, że jeszcze całkiem spoko pieniądze za niego dostanę. I kultywator za 2,250. Też sprzedaję na moim koncie 18 200, więc trochę za mało jak na nowy nabytek. Muszę jeszcze na niego dobrać 10 tysięcy. Mam 28 i jak do sklepu i siewniki. Będzie to siewnik Mazur 6-metrowy, więc już robota będzie szła. Wykupuję go za 25 tysięcy. Plus do niego jeszcze taki uchwyt do transportu za 800. Też to zakupuję i od razu też nasiona miałem sobie przywieźć. Dobra, o tym już zapomniałem, no to po prostu kupię tutaj paletę dużą, to i tak od razu całą wciągnie, bo do siewnika zmieszczą się chyba nawet dwie. A dzisiaj będę siać tylko rzepak, z tych nasion nie powinno dużo pójść. Teraz podsiewnik. Za daleko wjechałem. A i cyk do kupy, tylko zaczepiam. Teraz jeszcze tylko napełnić. Zmienię też na rzepak, żeby nie zapomnieć o tym. 45% w siewniku. Na dzisiejszy odcinek na pewno powinno to wystarczyć. Dzisiaj zaczynam się wyrzepaku. Będę siać na polu numer 103 i... polu numer 94. Dwa pola w tym sezonie będą obsiane rzepakiem. Dzisiaj będę chciał jeszcze tam powałować. Obydwóch pól raczej nie zasieję. Na początku będę chciał zacząć od tego mniejszego 94. Później przyjadę na pole 103. Tam nie wiem ile, zależy jak będzie z czasem. Tyle posieję. I wtedy później wezmę się za wałowanie. I jeszcze w dzisiejszym odcinku będę chciał sprzedać dwie krowy, dwie bardziej jałówki w sumie, bo one nie są dorosłe, one są chyba 10-miesięczne. Coś takiego. Będę chciał sprzedać ich. No i już mam 10, bo wywiozłem chyba... nie, dychę wywiozłem. 10 jeszcze zostało mi do sprzedaży. Sprzedaję ze względu na to, że jeszcze nie chcę mieć 40 krów aż. A tak to za to już będzie jakaś kasa, bo za jedną sztukę jest 600. A, to ja przejechałem to pole, zagadałem się i właśnie z przyzwyczajenia, z wywożenia tych krów pojechałem tak jak samo, już chciałem jechać na gospę. Tutaj, no tutaj to się rozszczepię. Cyk. To gdzieś na bok odstawię, może tylko tego rowu. Później akurat jak będę wracał z tamtego pola, to wezmę. Bo nie będzie sensu, żebym ja się później tutaj zczepiał z powrotem i przejeżdżał tam. To od razu przejadę z zaczepionym siewnikiem. Będę mógł później podczepić. Spadnie tam dalej. A to pole siewnik całkiem duży, bo 2,5 przejazdu. Wtedy jest to 12 metrów i 3 lub 15. Więc na mój opryskiwacz, który planuję kupić, bo będę chciał kupić opryskiwacz, żeby móc robić w ścieżkach.
Ułożyć te koła. Moment. A, węże. Dobra, cyk. Teraz się złożyły. Dobrze, już zapomniałem, o czym ja gadałem. C. A, dobra, o tych metrach. Tylko co tu? Dobra, na chwilę mi się może przypomni. A, właśnie o tym, że miałem ten opryskiwacz kupować 18-metrowy. Gdybym mógł robić, po prostu sieję jeden siewnik, ścieżka i jeden siewnik. Tylko niestety jak na moje pole, jak na razie, to będzie wychodzić średnie, bo rzadko które pole będzie tak pasować, żebym mógł trzy siewniki koło siebie zasieć, żeby nie było żadnej przeszkody. Na tym polu 108 i 109 to jeszcze w miarę by tam było. Ale tak jak na polu 103 akurat tutaj po tej stronie jest dosyć ciasno, po tej stronie jest trochę za luźno. To tak się nie zgrywa dobrze. Po tej lewej stronie już próbowałem, no i da się przejechać tam trochę po krzakach, ale da radę. Jakoś to tam raczej powinno być, tylko gorzej ta druga strona, bo to mnie będzie trochę dopryskane. Ścieżki już w sumie są, można powiedzieć, zrobione, no bo to jest od poprzedniego sezonu. Jak już mam ostatnią dawkę nawożenia, dawałem od razu pod ten rzepak. Na tych śladach było już nawiezione, a więc one się zrobiły po prostu jasne. Czy na pewno robiłem tą drugą dawkę, czy pierwszą? A, są dwie, więc... A, kurczę, no to sobie nawozów na wiosnę tutaj nie zrobię. Ale dobra, trudno. A to wtedy najwyżej opryski. A, miałem chwasty włączyć. Gdzie one teraz są? A, tutaj. Chwasty są wyłączone. Dobra, jak to pole będę kończyć siać, to muszę wtedy to włączyć. Chociaż na tamtym polu już były. Miałem włączyć, ale zapomniałem. Dobra, no i co jeszcze z nowości? Sprzedałem tamte 10 krów już. Jeszcze chyba powinno tutaj być, ile za nie zarobiłem. A, sprzedane zwierzęta akurat. 6562, tylko nie wiem czemu... A, tutaj jest budowa, dobra. 10 sztuk mam już 6, czyli łącznie powinno być ponad 12. W sumie 12 tysięcy piechotą nie chodzi. A zawsze już teraz... No sprzedaję je już teraz, no bo za kolejnym miesiącu one będą się już cielić. Wtedy już bym się po prostu nie ocieliły, tylko by, bo nie byłoby miejsca w oborze. Więc muszę je już sprzedawać teraz. To bym jeszcze trochę potrzymał, żeby tak cena lepsza była. Jak na razie to one są tam 600 trochę. Dzisiaj do wołów zapiąłem zetorka. Jeszcze zetorem nie było wałowane, tylko ostatnio było kurką. A w poprzednim jeszcze jak miałem wał, jeden wał po 60, więc teraz akurat dla odmiany kupiłem zetorka. Myślę, że powinien sobie z nimi poradzić. One tam nie mają dużego zapotrzebowania z tego co pamiętam. Powinien sobie śmigać. Może będzie trochę wolniej, ale zobaczymy jak on będzie sobie szedł, sobie radził. A dzisiaj te krówki właśnie pojadę sprzedać czwórką. Wcześniej jeździłem tą szóstką właśnie, no bo ona jest najszybsza. Żeby to jak najszybciej zrobić, no to jeździłem tym 42 na godzinę, a zetor 34, a czwórka chyba 35. Coś takiego, a zapomniałem to włączyć. Już właśnie wyłączyłem połowę siewnika, żeby nie tracić nasion.
Dobra, i jest 10 minuta. Kurczę, trochę to zeszło. Jak mam jeszcze tego zwałować, no to trochę średnio to wyjdzie, więc ja chyba pojadę na tamto pole, zrobię chociaż jeden przejazd, wtedy zrobię krótkie cięcie. I wtedy bym wałował już na tamtym polu. Żeby to się nie powtarzało, żeby nie robić cały odcinek na tym samym. Szybciutko już tam jadę. Czy odcinek nie był za długi, bo chcę go jeszcze jutro wrócić. No jakoś rano bym chciał. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Ten już siewnik to przyszłościowy, myślę, że za szybko to raczej go wymieniać nie będę. Też żeby coś dopasować tutaj, musiał też mocno pola zmieniać. Jednak już jak przy takim opryskiwaczu będzie ciężko, no to żeby większy siewnik, no to już jeszcze większy opryskiwacz trzeba, jakby się chciało ścieżki robić. A nie włączyłem. Dobra, i tutaj muszę właśnie zmienić. A, tylko trzeba chyba wrzucić. Nie, dobra. Będę zrobił mi te ścieżki. To lepiej poprawię, bo może by nie była taka dziura w podłożu rzepaku. Dobra, jest pierwsza, 18 metrów szerokości. Później muszę pamiętać, żeby ten drugi przejazd robić trochę wężej. Mój ten opryskiwacz, który planuję kupić, z tego co patrzyłem, to on ma dokładnie 17,6, a coś takiego. Więc to też tak raczej na siewniki będzie, choć przejeżdżałem i według ścieżek, jak zrobiłem te trzy przejazdy, było w miarę dobrze, ale jakby nie pamiętam, jak tam dokładnie wtedy jechałem, czy nie przybrałem trochę właśnie na pewności, żeby na pewno załapać, choć jak z tamtej strony i tak będę musiał poprawić, bo tutaj na pewno tego nie zabiorę na jeden siewnik, znaczy na jeden opryskiwacz, więc na pewności zrobię troszkę wężej. Coś takiego myślę powinno być ok, też żeby tam w krzaki później opryskiwacz nie wchodził, więc za bardzo też przybierać nie ma co. Dobra, ja miałem cięcie zrobić, także widzimy się za chwilę. Dobra, zestawik już szczepiony, tamto pole mam dokończone. Jak widzicie, jak na razie poszło mi tylko 10, no 12 w sumie, procent. To 50 kilo prawie tego rzepaku, więc niedużo. Ale rzepaku dużo nie idzie. Już zjeżdżam na gospę i zabiorę się raczej na początku, myślę, że wywiozę te krowy. Tego jeszcze nie robiłem na tej serii. Chyba jeszcze na żadnej nie wywoziłem na odcinku. A wołowanie zrobię sobie na koniec. Czwóreczka z wózkiem. Planowałem na początku odcinka jeszcze na tym wózku przywieźć sobie worki z nasionami, ale zapomniałem niestety. Dopiero wtedy później bym mógł tam z pola zjechać. Właśnie z tym wózkiem i od razu do krówek. Dobra, w sumie nie będę już wysiadać tam, otwierać, tylko od razu to nabiorę. Dwie krowy. Dobra, są już na wózku. To trochę może nie jest, 10 razy. Jeden kurs, z tego co tak raz mierzyłem, to zajmuje mi tak około 7 minutek. Ja będę chciał tylko zawieźć, więc tak około 3,5 myślę, że może się wyrobię. Jak widzicie, owiec jest nadal zielony. No jeszcze będą żniwa we wrześniu, tego na tym polu planuję robić odcinek z tego. W sumie zapowiadałem chyba, że będą żniwa owsa.
Wiedziałem, że będą tak późne, ale w sumie będzie akurat taka odskocznia od tych prac polowych. Takie jeszcze żniwa. Trochę poza odcinkiem rozglądałem się za polami, czy jakiś nie kupić. Coś nowego by się przydało, już jak takie maszyny wymieniam, to i też pola jakieś większe by się przydało, chociaż jedno dobrać. Już mówiłem chyba o tym, że będę chciał kupić w tym sezonie tą łąkę 63, a tą łąkę 108 będę chciał zlikwidować. Tutaj na tej łące będzie rosła w przyszłym sezonie kukurydza. Miała być chyba kukurydza na kiszonkę. I jeszcze kukurydza na ziarno będzie na polu numer 60. Tutaj za oborą. Tutaj będzie kukurydza na ziarno. Dwa poletka kukurydzy znowu. I jak już mówiłem chyba w poprzednim akurat odcinku, będą ziemniaki na polu numer 80, ale coś mi świta, że czy ja już nie mówiłem właśnie tego planu, jak rozplanowałem te, co będę siać, co na jakich polach będzie. Dokładnie nie pamiętam. Bo też te serie, jak się prowadzi trzy serie, to się potrafi mylić. Bo to się robi jedno na jednej serii, znowu drugie na drugiej, a teraz akurat tak wychodzi, że mniej więcej w tym samym miejscu w sezonie jestem. Przynajmniej na tych dwóch pozostałych seriach. Tutaj jestem trochę w tyle. No ale też w sumie podobnie, bo siewy zaczynam tam, siewy na jednej serii w sumie siałem, na drugiej jeszcze nie, bo się zająłem innymi tam pracami, jeszcze miałem trochę. Ale zaraz też tam siewy będą. Już chyba nawet w kolejnym odcinku teraz. Właśnie po tym. No kawałek na ten skup jest. Jeszcze tutaj jechać aż na samą górę praktycznie. No w sumie przyjemna droga, tutaj akurat w takich laskach. Silnego, inny klimat. Tam głównie pola. Właśnie tak na brzegu trochę autor narobił tych skupów. Deko i chyba jakiś skup kurz też. A skup tego nie wiem co to był skup. Wydaje się, że gdzieś tu chyba skup zwykły też był. A skup słomy. O, tutaj będzie skup zboża. Jest chyba ten Wego. No. Sarna przed samą maską. No i już dojeżdżam. Taki starszy skup. Właśnie. Tam jest rampa, więc akurat od razu podjadę. W sumie ona nigdzie nie prowadzi, tylko do tego samochodu, no ale tak spoko, że jest, bo można w sumie ładnie podjechać, wózek otworzyć. Jeszcze trzeba bieg wsteczny wrzucić. Spoko było, jakby tam jeszcze z tyłu jakiś tir stał. Dobra, no i sprzedaję je. Łącznie 1300 za dwie sztuki. Dobra, ten zestawik tutaj już gaszę. Będzie tak coś koło 19 minut. A nawet tego wałowania za dużo nie będzie. Ale zawsze coś. A tu był. No i zatorek z wałami. Też tak w sumie do niego akurat te wały. Wielkościowo myślę, że pasuje idealnie. A zawsze na start biegi polowe. Coś strasznie drze, więc ja go przyciszę, choć dźwięki mam normalnie na 60. Przynajmniej tamte sprzęty akurat chodzą na 60 dobrze, a torek się trochę drze. Uch, ze środka właśnie pojadę, bo dzisiaj chyba jeszcze ze środka nic nie robiłem.
Czyli dosyć dużo jazdy jest, mówi po tym siewnik, rowami, teraz gospy tutaj na pole. Trochę tego transportu jest, no ale też roboty w polu jest, więc myślę, że odcinek się Wam spodoba. Czemu to się nie rozkłada? A dobra, tak długo dosyć. Ten zator właśnie nie ma hydrauliki, tych węży się tutaj nie podpina, bo to jest chyba jakiś przerobiony z poprzednich farmingów. Ale ważne, że chociaż działa to. Dobra, robi. Trochę tekstura się różni. Się kur... Na silnikiem chyba się aż nie kurzyło. Nie ustaliłem tego. Kurzyło. Myślę, że tak gdzieś do 23 minutki pocisnę. Wtedy już skończę odcinek, też trochę tego wałowania będzie. W poprzednim sezonie właśnie było sianie z zatorem. Ja miałem wysokie wieki, tego zetora praktycznie nie słychać było. Teraz na dwójce on fajnie na obrotach chodzi. Jakbym pocisnął tak do 25 minuty, to bym to pole pewnie skończył. Teraz już trochę te praca od tego zatora odchodzą. Coraz mniej go używam. Coraz mniej maszyn do niego pasuje. Ale wsianokosak powinien jeszcze robić dosyć dużo. Tak czy kosiarka, zgrabiarka, przetrząsarka do niego pasują. Rasa chyba jeszcze, tego co pamiętam, też chyba też nim było prasowane. Kiedyś chyba nie na odcinku, ale wiem, że poza odcinkiem chyba nim prasowałem. Dobra, to już mi został jeden przejazd, ale już zakończę to poza odcineczkiem. Czy jest koło 26 minuty, a nie koło 24. A jeżeli odcinek się Wam spodobał, to oczywiście nie zapomnijcie o łapeczce. No i do kolejnego odcineczka. Na razie, trzymajcie się. Cześć.